Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii DIY i dzisiaj zajmiemy się tematyką włosów i zrobimy sobie dwie maski odżywki do włosów wygładzające i nabłyszczające. I zobaczcie, jaki jest efekt po użyciu tych masek. Naprawdę włosy się przepięknie błyszczą. Pierwsza odżywka jest na bazie żelatyny i Waszej ulubionej odżywki do włosów, a druga jest na bazie olejków i to jest coś dla fanów olejowania. Tutaj mamy połączenie trzech olejków, które pięknie nam wygładzą włosy i ułatwią rozczesywanie. To zaczynamy od pierwszej. Do miseczki przekładamy sobie dwie stołowe łyżki żelatyny, no i zalewamy to wrzątkiem, około dwóch, trzech łyżek jest tutaj wrzątku, no i całą tą naszą substancję mieszamy sobie i słuchajcie, no ja przyłożyłam się do tego mieszania, ale robiłam te maski dwa razy i nie ma różnicy, czy będziecie mieć delikatne grudki, czy będziecie mieć gładką masę, więc no rozmieszajcie sobie to, ale nie do przesady, możecie tam mieć te grudki, co nie wpłynie na po prostu na właściwości później tej maski, także no ja sobie to mieszam, tak mniej więcej, żebym miała rozmieszane to wszystko i do tego dodajemy sobie naszą ulubioną odżywkę do włosów i ja Wam polecam odżywkę z kalosa, bo dobrze współgra z tą żelatyną. No i razem sobie wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby mieć taką masę, jak widzicie ta masa jest taka biało-żółta. Obie odżywki nakładamy na mokre włosy, trzymamy 15 minut i myjemy włosy szamponem i włosy po prostu macie jak nowe. No i właściwie maskę mamy gotową i mi ona starcza na dwa razy, ja sobie ją przykładam do takiego metalowego pojemniczka, słoiczka zakręcanego i ona nie fermentuje w tym słoiczku, także polecam Wam takie aluminiowe słoiczki, ja ją trzymałam w lodówce i ona mi nie stężała przez tą żelatynę, także spokojnie, nie bójcie się, po prostu była dobra, w takiej konsystencji jak miałam. Teraz zajmiemy się drugą odżywką, czyli odżywką olejkową i przekładam sobie do buteleczki oliwę z oliwek i to jest, słuchajcie, chyba jedna łyżeczka, ja robię to tak na raz. Tutaj dodaję olejek arganowy, również wspomogłam się pipetką, ponieważ było mi po prostu wygodniej, żeby nie narozlewać. I teraz dodaję sobie dwie łyżki oleju kokosowego i wszystko dokładnie mieszam, żeby te wszystkie trzy oleje mi się połączyły. No i słuchajcie, dwie moje odżywki, jedna na bazie oleju, a druga na bazie żelatyny są gotowe. Uwierzcie mi, że efekt jest fantastyczny. Obie odżywki nakładamy na mokre włosy, trzymamy 15 minut i myjemy włosy szamponem i włosy po prostu macie jak nowe. Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał. Buziaki, pa, pa!